Zanim przejdę do recenzji, zapraszam. 1 maja, godzina 11, Rondo de Gaulle w Warszawie. Nie damy się podzielić. Międzynarodowa Solidarność Ludzi Pracy, demonstracja pierwszomajowa. Idziemy pod Urm protestować przeciwko wojnie, militaryzmowi, kapitalizmowi. A dzisiaj książka, o której omówienie prosili mnie czytelnicy, PRL bez uprzedzeń, pod redakcją Piotra Szumlewicza i Jakuba Majmurka. Prace zbiorowe mają to do siebie, że zawarte w nich materiały mają bardzo różną jakość, często są bardzo nierówne. I tak samo jest w przypadku tej pozycji. Ona miała z punktu widzenia lewicowego w zamyśle redaktorów dostarczyć argumentów na obronę PRL-u i dyskusję z czarną legendą Polski Ludowej tworzoną przez prawicowe media i polityków. Są tu omówione bardzo różne aspekty historii PRL-u. Najlepszym materiałem znajdującym się w tym opracowaniu moim zdaniem jest tekst Tomasza Ciborowskiego, Grzegorza Konata między II a III RP, Gospodarka Polski Ludowej. Takie dosyć pobieżne, ale jednak bardzo ciekawe porównanie, jak wyglądała sytuacja II RP i dlaczego Polskę Ludową należy oceniać pod kątem tego, co zastali budowniczy tego ustroju w roku 1944 pod koniec II wojny światowej, jak wyglądała modernizacja. Próbę omówienia tej modernizacji też podejmuje Jakub Majmurek w tekście PRL jako projekt modernizacji peryferyjnej, perspektywa systemu świata. Niestety, przyjmując wallensteinowską wizję systemu świata, w krótkim tekście musi wytłumaczyć, o co chodzi w całej tej koncepcji, co już z założenia zajmuje wiele miejsca i wprowadza niepotrzebne metodologiczne rozważania. Brakuje tutaj omówienia wielu bardzo ważnych aspektów modernizacji. Jednak cała ta perspektywa rozpatrywania PRL-u jako modernizacji jest bardzo ciekawa i myślę, że godna uwagi. Także pewne elementy bardzo interesujące są w tekście Piotra Szumlewicza Chadecko-socjalistyczna polityka społeczna, gdzie omawia on różne aspekty polityki społecznej Polski Ludowej. Moim zdaniem zbyt daleko idąca jest jego teza, jakoby były w nich elementy polityki chadeckiej i trochę ten tekst jest za bardzo ogólnikowy, niestety, co jest domeną wielu materiałów w tej książce, chociażby ze względu na jego objętość. Najsłabiej wypadają materiały dotyczące polityki historycznej i ideologicznej PRL-u. Bartosza Machalicy, polityka historyczna PRL-u, tezy o zmienności i niezmienności na podstawie materiałów szkolnych, programów nauczania historii. Bartosz Machalica próbuje przedstawić podstawy ideowe legitymizacji historycznej PRL-u. Nie do końca mu się to udaje, bo znowu tekst jest bardzo krótki, a dotyczy bardzo długiego okresu czasu. Roman Graczycz, polski Eidos narodowy, Anno 1964, również nawiązanie do polityki historycznej PRL-u, jednak w tekście dosyć mętnym, zawierającym wiele naukowego żargonu, co psuje jego odbiór i myślę, że to jest jeden z najsłabszych, jeśli nie najsłabszy tekst. Mamy tutaj również Mariusza Agnosiewicza, Kościół, Partia, Współżycie, przedstawienie sytuacji, relacji między Kościołem katolickim a władzami Polski Ludowej, które wcale nie były tak antagonistyczne, jakby to widzieli współcześni propagandyści. Małgorzata Macierzyńska, aborcja w PRL-u, ustawa o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1956 roku w kontekście feministycznym. Bardzo ciekawe przedstawienie z punktu widzenia kobiecego przez Małgorzatę Macierzyńską kwestii przerywania ciąży, ale również antykoncepcji praw kobiet, sytuacji kobiet w PRL-u. Marta Trawińska, współczesne polskie feministki, o możliwościach upodmiotowienia kobiet w okresie PRL-u.
PSL-u, dyskusja z feministycznym, liberalnym dyskursem, jakoby w Polsce Ludowej nie było organizacji broniących praw kobiet, nie rozwinęły się ruchy na rzecz praw kobiet. Błażej Warkocki, parametry ukrycia PRL wobec homoseksualności, zarysowanie pewnego niszowego tematu, jednak bardzo ogólnikowe. Myślę, że tutaj brakuje wielu aspektów, które należałoby poruszyć. Tak więc, czy ta książka spełnia swoje założenia? Moim zdaniem nie do końca. Brakuje tutaj jednego podstawowego materiału i spojrzenia. Spojrzenia na PRL z punktu widzenia klasy robotniczej. Nie ma omówienia protestów robotniczych i tego, jak rodziła się w okresie PRL-u biurokracja i pewne różnice klasowe reprodukowane za kapitalizmem. Bez takiego tekstu, moim zdaniem, mówienie, że jest to lewicowa perspektywa podejścia do PRL-u, PRL-u bez uprzedzeń, jest błędna i niedostateczna. Więc niestety na publikację, która przedstawi klasowe aspekty PRL-u, musimy jeszcze zaczekać.